sprawa legalnej i bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia powinna być oczywistością w XXI wieku i bardzo mnie to martwi, że od 30 lat w Polsce nie jest. W związku z tym naszym zadaniem jako potencjalnych radnych będzie wsparcie kobiet w tej trudnej sytuacji. Możemy udzielić wsparcia chociażby w sprawach związanych z antykoncepcją awaryjną. Wiemy, że już odgłosy są z Pałacu Prezydenckiego, że ustawa o antykoncepcji awaryjnej bez recepty nie będzie podpisana najprawdopodobniej. Więc pierwsza rzecz, dostępność ginekologa w Opolu. To są rzeczy, które miasto może i powinno dofinansować, żeby dziewczyna będąca w sytuacji, kiedy potrzebuje antykoncepcji awaryjnej, nie musiała czekać miesiąc na wizytę z NFZ-u, a niestety tak w tej chwili jest, że na wizytę u ginekologa trzeba czekać miesiąc, żeby taka dziewczyna mogła zgłosić się na dyżur do lekarza, który jej taką receptę wypisze, jeżeli będzie taka potrzeba. Kwestia dostępu do psychiatry. Dziewczyny, kobiety w kryzysie, kobiety będące w niechcianej ciąży, ale też depresje poporodowe. Tutaj w takiej sytuacji mogłoby być dofinansowane przez miasto, bo wiadomo jak to wygląda, że się czeka na psychiatrę rok na przykład. Kwestia podobnie badań prenatalnych, kwestia in vitro. Ustawa ma obowiązywać od czerwca, prawda, ale nie wiemy dokładnie, jakie jeszcze będą warunki i czy wszystkie kobiety będą mogły z tej dobrodziejstw tej ustawy skorzystać. W tej chwili mamy tylko 150 tysięcy w budżecie na rok 2024 na in vitro, natomiast w zeszłym roku było to 240 tysięcy, czyli bardzo, bardzo mało. Mogłoby być więcej. No i oczywiście sprawy związane z tym, że żeby pomóc i wesprzeć te kobiety, które są samotnymi matkami, ale też w ogóle te kobiety, które już mają dzieci i też potrzebują wsparcia. To, co chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom miasta Opole, to jest taki sposób karty mieszkańca. Przysługiwałaby osobom, które są zameldowane w mieście Opolu. Ona między innymi spełnia taki postulat jak bezpłatny transport komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży uczącej się. Ona między innymi też przysługują tutaj zniżki, które są dla mieszkańców miasta Opola, jeśli chodzi o wszelkie imprezy towarzyszące w mieście Opolu. Jeśli chodzi na przykład też o rozwój tej karty miejskiej, chciałbym jeszcze powrócić. Chciałbym Państwu powiedzieć, że spójność tej koncepcji jak najbardziej jest tożsama z miastem Opole, dlatego że rozwój takich miejsc jak przystanek, jak centrum przesiadkowe, to ma czemuś służyć, to ma być zamknięta koncepcja. Moim zdaniem bynajmniej w mieście Opolu teraz nie mamy takiej koncepcji, dlatego że wszyscy rodzice, tak samo jak i ja, bierzemy nasze dzieci, nasze pociechy, dostarczamy do szkół, tworzymy w tym momencie niebotyczne korki z samego rana i wracając z pracy i wracając z dziećmi ze szkół. Więc to centrum przesiadkowe i ten cały system, on ma czemuś służyć i chcielibyśmy, żeby taka karta między innymi indywidualna też była właśnie takim elementem tej spójnej strategii. I tutaj jeśli chodzi o rozwój miasta Opole, niewiele się różnimy od tego, co proponuje pan prezydent Wiśniewski na obecną chwilę. Ale nasze uwagi są związane między innymi z tym, w jaki sposób mamy zagospodarowane centrum miasta, jeśli chodzi o ilość przejść dla pieszych. Państwo doskonale czujecie to, że przejeżdżając koło Solarisa mamy sumarycznie 10 przejść dla pieszych na odcinku 500 metrów. Więc to są takie rzeczy, które chcielibyśmy zracjonalizować, które chcielibyśmy zmienić w mieście Opolu i które chcielibyśmy, żeby były bardziej dla mieszkańców.